way. Your job's a joke, you broke. Your love life's key away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Co pani rozumie przez słowo tolerancja? A więc moim zdaniem słowo tolerancja oznacza zachowanie w stosunku innych osób, prawda, i nie zwracanie uwagi, akceptowanie ich bez względu na ich wygląd, narodowość, czy też tam jakiś tam charakter. Wiadomo, nie każdemu może się podobać każdy człowiek, prawda, bo ma tam swoje jakieś wady lub też zalety, ale powinniśmy szanować to, kim jest. O tak. Że trzeba się szanować i nie można patrzeć na kolor skóry, ani tylko kto jaki jest. Tolerancja. Być uprzejmym po pierwsze, no, odnosić się do każdego z szacunkiem. To jest cierpliwość i понимание różnych ludzi. My wszystkie różne ludzie, po różnemu rozumiemy różne rzeczy i tam my powinny być mieć cierpliwość jeden do jednego. No tak. Jest to moim zdaniem poszanowanie innych wartości drugiego człowieka, żeby szanować jego religię, poglądy i jego właśnie wszystkie system wartości. No i to jest takie najważniejsze. Tolerancja to uważam, że oznacza to, żeby akceptować wszystkich ludzi pomimo narodowości, pomimo koloru skóry, no, zachowań. Akceptacja innego wyznania, innych nawet przyzwyczajeń, no, w granicach rozsądku oczywiście, koloru skóry, innych zachowań oczywiście. No nie wiem, jakieś obiektywne podejście do wszelkich różnic, no nie? Każdy przecież z nas jest inny, każdy ma swoje jakieś nawet kulturowe jakieś takie aspekty życia, które uważa, który po prostu działa tak jak uważa, że jest za słuszne. Może to się nie wszystkim podobać, a tolerancja to jest właśnie to, żeby dążenie do tego, żeby się podobało, nie? Tolerancja. Co to znaczy tolerancja, Mateusz? To znaczy to, że trzeba być otwartym na wszystko, tak? Na kolor skóry, na wyznanie, na... Nie wiem, no na zachowanie, no nie wszystkie jest tolerowane oczywiście. No ale ogólnie być po prostu niezrażonym do innych ludzi. Tolerancja. Słowo ma bardzo duże, szerokie znaczenie generalnie, ale tolerancja to jest to, żebyśmy wszyscy mogli żyć w jednym miejscu i potrafili ze sobą współżyć. Przede wszystkim to jest chyba najprostsza odpowiedź na to pytanie, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, to jest bardzo szerokie pojęcie i wydaje mi się, że tolerancja znajduje swój żywot w każdej dziedzinie z życia. Właściwie począwszy od najmniejszej komórki życia, czyli załóżmy rodzina, przez wszystko, co się toczy naokoło nas. Czy zaprzyjaźniałabyś się na przykład z Czeczenem? Oczywiście, dla mnie nie jest obojętny fakt, że to jest inna wiara, inne pochodzenie, kultura. Wszystko. No. Wygląd też, wygląd. No, ale dla mnie to nie ma znaczenia. Człowiek to człowiek, każdy tak jest sobą i... Każdego trzeba traktować na równi. Czy zaakceptowałby pan w swojej rodzinie osoby na przykład innego wyznania? I akurat w swojej rodzinie mam takie. I na przykład... Mieszane mam rodziny, prawosławno-katolickie. Aha, i przeszkadza to panu czy nie? Nie, bardzo się cieszę, bo dwa razy świętuję. Czyli pani jest katolicka, a pan jest prawosławny, tak? No. No, bo żonę wziąłem. A i wszystko było w porządku i... Aż do randki. A czy na przykład nie było czegoś takiego, że pana żona jest katolicka, to kiedyś tam nie było czegoś takiego, że ktoś... Nie było i nie ma i nie będzie. Nie będzie.
A uważa pan, że kiedyś była większa tolerancja, czy dzisiaj jest większa tolerancja? Teraz. Chyba teraz. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nasze miasto, czyli o Bielsk Podlaski, tolerancja większa była dużo wcześniej, w okresie międzywojennym. Mieliśmy na przykład Bielsk mało słyszał o Białorusinach, słyszał o Ukraińcach, a bardzo dobrze słyszał o Żydach i potrafili zasymilować się ze sobą razem Polacy i Żydzi. Niestety my jako naród również pognaliśmy ich wszystkich stąd, co zrobiliśmy niezbyt dobrze, ponieważ funkcjonowaliśmy razem w tej społeczności, a teraz nie potrafimy tego zrobić. Potrafimy udawać, że żyjemy razem. Znaczy ja nie mam z tym żadnego problemu osobiście. Mam rodzinę w Rosji, nie mam z tym żadnego problemu, czy to by był Ukrainiec, czy nie wiem, Izrael, czy no nie wiem, ktokolwiek. Ja akurat z tym nie mam żadnego problemu. Co byś zrobił, gdyby twoim sąsiadem był Białorusin na przykład? Żeby moim sąsiadem był Białorusin, to ja bym z nim bardzo dobrze żył. Dla mnie nie przeszkadza, przyzwyczaiłem się, bo jestem z Podlasia i dla mnie to przyzwyczajony jestem. Tak. Gdyby pana sąsiadem był Czeczen albo Arab, na przykład zaakceptowałby ich pan? To bez problemu, powiem tak, bez problemu. Tutaj akurat nie, dla mnie nie robi to różnicy większej. Jeszcze w sumie lepiej, bo mógłby pan poznać jeszcze ich kulturę na przykład. Na przykład, zdecydowanie tak. Zresztą mam dużo przyjaciół tak jakby troszeczkę z innych właśnie grup. Na przykład mam bardzo fajną koleżankę, która jest Tatarką. I ona to dosyć tak pielęgnuje swoje tradycje i bardzo fajnie się z nią rozmawia i no jest super, super jest naprawdę. Tam mamy sąsiadkę też innego wyznania, świetnie się dogadujemy, to nie znaczy, że, że mają być jakieś takie różnice, które mają przesądzać o tym, że zawsze stosunki, nie wiem, są złe na przykład. Nie, jest wszystko w porządku. Ja nie jestem rasistą. Ja jestem człowiekiem, który uznaje i szanuje każdego człowieka. I moim celem jest człowiek. Człowiek obojętnie jakiego pochodzenia, jakiej wiary, jakiej kultury, czy to prawosławny, czy katolik. To jest moja cel i moja idea. Oczywiście, że jeżeli by był dobrym człowiekiem, na pewno bym zaakceptowała. Po prostu mnie się wydaje, że ludzie się nie dzieli na przykład na rasę, na wiarę. Co pani uważa o tolerancji występującej w Polsce na Podlasiu? Tutaj u nas. Ну, я часто буваю тут на Подлясі апошні 2 роки. І, ну, добре, з толерантністю тут я не бачила ніяких там впливів негативних. Зараз це все позитивно. Рані я не була, я сама з Могильовщини, вийшла замуж в Бресті, і там ми зараз з меншим часто буваємо тут на Подлясі. Ну, дуже приємно. Залежить, о якій толеранції мовимо, чи о толеранції, наприклад, бо bardzo jest trudno mówić o tolerancji religijnej, bo tutaj jest na Podlasiu różnicowanie i to bardzo widać. Natomiast może mniej, jeżeli chodzi o rasizm jakiegoś rodzaju, to tutaj... Tak, tak. Tutaj myślę, że na przykład kolor skóry czy pochodzenia, z jakiego kraju się jest, to raczej nie ma różnicy. Czy zauważyła pani jakąś nietolerancję na przykład na Podlasiu, tutaj u nas? Że jakieś zachowania tak jakieś typowe, czy nic takiego? No raczej nie. Raczej ludzie bardziej na Podlasiu są tolerancyjni, tak? Mi się wydaje, że tak. Nie spotkałam się z żadną agresją, z jakimś tam nieuczciwością, normalnie. Na Podlasiu znasz jakieś na przykład narodowości, które występują? Tak, Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Są i Tatarzy, są i Białorusini, są i... Białorusini, Polacy, wyznanie prawosławne, katolickie i jakś nie widać tutaj strasznej nietolerancji. Tak mi się przynajmniej wydaje. No tak, raczej chyba się akceptują. Przecież z tego to Podlasie słynie, przecież to jest od wielu pokoleń, to są właśnie... Tym powinniśmy się szczycić, że tutaj jest ta wielokulturowość. Miasto mamy wielo bardzo kulturowe. Tym bardziej mamy katolików, mamy prawosławnych, mamy Białorusinów, mamy Ukraińców. Grupy są bardzo różnorodne. Ale także Tatarzy występują. Też teraz jest masa ludzi z zewnątrz. A, Cyganie przecież. Mamy Cyganów, sporą grupę. Tu szczególnie w okolicach Siemiaty czy ugrupowani. Także jest dużo, no dużo innych. Czy pani na przykład ma jakieś swoje zdanie o prawosławnych? Typowe jakieś zdanie? Co ja mam bardzo miłe wspomnienie, bo ja mieszkałam na klatce, mieszkam na klatce, gdzie mieszkają sami prawosławni. Kiedyś na święta wielkanocne
tak mi ślicznie klatkę myją i tego Barbara, bo to są twoje święta. I to mi było tak, tak miło. Gdyby pan wyjechał za granicę i czy nie byłby się pan, że jakby pana nie zaakceptowaliby? Oczywiście nie mogę zaakceptować. Czy z, właśnie z powodu koloru skóry, czy z powodu tego, że się jest Polakiem? Bo przecież w różnych krajach na to inaczej różnie patrzą. I myślę, że tak, oczywiście. Co pani zdaniem należy robić, żeby zwalczyć taką nietolerancję wobec innych ludzi? Jakoś tak może bardziej rozpowszechniać kulturę innych ludzi, o tak o. Co pani zdaniem należy robić, żeby zwalczać właśnie tą nietolerancję na przykład u nas na Podlasiu? Żeby zwalczyć, żeby jej nie było. Żeby nie było. Trzeba każdemu poczynać z siebie. My nie możemy dać jakiś lozung, bądźcie wszyscy tolerantni. Nic nie będzie z tego. Trzeba, żeby był rozum, poczucie, serce, wiera każdego. Nie fanatyczna, a naprawdę wiera. I wtedy nie będzie. My powinni być bardziej kulturnymi. І коли буде культура, культурний чоловік завжди толерантний. Здається мені так. Не кучися з ніким. Чоловік живе. День добрий, до відзяння, до відзяння. Не повинніśmy в'язати релігії з життям codziennym. Зробимо так, як є в Чехах. Втеді, видає мені, що нетолеранційність зовсім зникне. А зараз? А як є в Чехах? Там нема вілу віжанців, які walczą свою вірю. No w sumie tak, no. Jak zwalczać? No nie wiem. Świadomość, żeby media więcej może poświęcały i piętnowały takie fakty, takie zdarzenia, które są. Ja wszystkich ludzi szanuję i mam dla nich szacunek. I wydawałoby się, że u nas ta tolerancja powinna być większa, no bo mamy skupisko muzułmanów w Polsce, największe na Podlasiu prawosławnych, tak? Ludzi właśnie Białorusinów, Ukraińców. Ale czy jesteśmy już tak bardzo tolerancyjni w związku z tym? No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że tolerancja jest większa w innych regionach Polski, jeżeli mówimy o Polsce. Nie, no, no na pewno i w ogóle to się zmienia, no dzięki Bogu to się zmienia, bo ludzie młodsi są coraz bardziej światowi, gdzieś tam wyjeżdżają, trochę więcej widzą, jak to jest na świecie i myślę, że to się zmienia i dobrze, że się zmienia, bo no, trzeba być tolerancyjnym. Pani zdaniem, kiedyś pokolenie było mniej tolerancyjne, a dzisiaj jest jakby coraz bardziej, tak? To tolerancja się zmienia. Tak mi się wydaje, że ludzie są bardziej mówię, obyci, bardziej światowi i troszeczkę więcej widzą i ci młodsi, przynajmniej no, no, mam doświadczenie wśród znajomych, którzy też gdzieś tam jeżdżą po świecie i to mam nadzieję, że tylko będzie już tylko lepiej, tak? Tak generalnie na koniec nie. Ludzie, szanujcie innych, nie patrzcie na wygląd, nie patrzcie na rasę, nie patrzcie na pochodzenie, nie patrzcie na nic. Po prostu patrzcie, jaki człowiek jest wykształcony i na jego cechy charakteru, bo to się liczy. I tyle.